Cześć dziewczyny, dzisiaj mam dla Was makijaż i do stworzenia tego makijażu zainspirowało mnie zdjęcie z katalogu 9. I mamy tutaj zdjęcie przepięknych dziewczyn, panna młoda i jej druhny. I to zdjęcie przypomina mi takie śluby w stylu Stanów Zjednoczonych, gdzie te śluby są takie trochę w stylu boho, takie bardzo delikatne, sukienki są zwiewne, makijaże są delikatne i pomyślałam, że na pewno są dziewczyny, które chcą właśnie mieć taki ślub bardzo delikatny, nieprzerysowany i szukają takich makijaży, które są bardzo rozświetlone, łatwe w wykonaniu i postanowiłam zrobić dla Was właśnie taki makijaż. Ten makijaż możecie wykorzystać zarówno jeżeli jesteście świadkową, druhną bądź panną młodą, ale również możecie wykorzystać go na co dzień, jeżeli lubicie takie rozświetlone makijaże, więc jest on bardzo prosty w wykonaniu, postarałam się też zrobić taką fryzurę, która trzyma się tematyki, więc mam nadzieję, że cały look Wam się spodoba i zapraszam do malowania. Taki podstawowy makijaż twarzy mam już skończony, żeby nie przedłużać i od razu przechodzimy do makijażu oka. I podstawą w moim makijażu oka będzie jasny, przepiękny, połyskujący cień w płynie. Jest to Super Shock Vivid. I ten cień aplikuję na powiekę ruchomą. Aż do załamania. Delikatnie wklepuję palcem, póki jeszcze nie zastygł. Ja bardzo lubię te cienie płynne jako bazy właśnie, ponieważ one bardzo łatwo się rozcierają przez to, że są płynne, a za chwilę zastygają i nic ich nie rusza, więc świetnie się sprawdzają właśnie jako baza pod cień. Cień na powiece kompletnie już zastygł, więc mogę działać dalej. I sięgam po jasny, bardzo jasny, połyskujący cień z palety Luxe. I nakładam go jako rozświetlenie na wewnętrzny kącik. To sprawi, że ten makijaż będzie jeszcze bardziej rozświetlony, a o to mi dzisiaj chodzi właśnie. Jeśli chodzi o zewnętrzny kącik, delikatnie go przyciemnię, nie będzie to nic dramatycznego, ponieważ będzie to bardzo delikatny, dziewczęcy makijaż. I sięgnę tutaj po ten bardzo zgaszony, piękny, chłodny róż. On jest takim bardzo uniwersalnym kolorem, który nie jest zbyt mocny, ale jednak nada oku definicji. I nakładam go delikatnie w zewnętrznym kąciku, żeby go przyciemnić. Natomiast nie będzie to nic dramatycznego. Tylko nadać tutaj kształt. Ten najjaśniejszy środkowy róż z palety nakładam jeszcze na dolny wewnętrzny kącik, żeby tutaj wszystko zamknąć. Żeby ten wewnętrzny kącik był maksymalnie rozświetlony. Teraz sięgam po brązową kredkę z gąbeczką z drugiej strony. I tą kredkę będę nakładać na linię wodną, ale staram się ją wprowadzić pomiędzy wszystkie rzęsy, żeby delikatnie też przyciemnić samą linię rzęs. I od razu drugą stroną rozcieram zewnętrzny kącik. Tutaj nie przechodzę do wewnętrznego kącika, żeby nie zniszczyć tego efektu rozświetlenia. Natomiast rozcieram tylko i wyłącznie zewnętrzny kącik. Tą samą kredkę nakładam również na górną linię wodną. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie, ale efekt się opłaca, więc róbcie to delikatnie. I również nie dochodzę tutaj z tym przyciemnieniem do samego wewnętrznego kącika, bo nie chcę zniszczyć tego efektu rozświetlenia. I w tym momencie możecie zobaczyć, że oko w bardzo szybki i bardzo prosty sposób dostało takiej definicji i wystarczyła tylko kredka z gąbeczką. Teraz podkręcam rzęsy zalotką, żeby maksymalnie je podkreślić tak jakby. Ja mam bardzo proste rzęsy i one nigdy nie wyglądają dobrze przed podkręceniem, ponieważ po prostu schodzą w dół. I podkręcenie sprawia, że one są bardziej widoczne, więc jeżeli macie taki problem jak ja, to koniecznie korzystajcie właśnie z zalotki. Tuszuję rzęsy czarnym tuszem wydłużającym i maksymalnie rozdzielającym, żeby one były takie bardzo fajne, wydłużone.
Dolne rzęsy tuszuję tylko i wyłącznie w zewnętrznym kąciku, wyciągając je tak jakby troszeczkę na zewnątrz. To fajnie wyciągnie nam kształt oka. Sprawi, że ono będzie takie bardziej kocie. Pomimo tego, że makijaż jest naturalny. Oko możemy zostawić na tym etapie i teraz przechodzę do twarzy. I na policzki nałożę odrobinę perełek brązujących w odcieniu Radiant Glow. Są to perełki, które brązują, rozświetlają i nadają odrobinę różu, więc jest to taki bronzer i róż w jednym. Nakładam go na policzki. Z racji tego, że w tym makijażu zależy mi na maksymalnym rozświetleniu twarzy, wracam do środkowego, najjaśniejszego cienia z palety Lux, którego używałam na oczach. Nakładam go na pędzel i rozświetlam nim szczyty kości policzkowych. Pamiętajcie, że jako rozświetlacza możecie używać właśnie cienia, którego użyłyście na oczach. W tym momencie macie pewność, że wszystko będzie do siebie pasowało i nie musicie kupować kolejnego kosmetyku. Jeżeli chodzi o usta, chcę tutaj postawić na totalną klasykę i jak największą naturalność i nałożę na usta przezroczysty błyszczyk z serii Ultra Glazewear. Jeszcze na koniec wracam do brązowej kredki, którą nakładałam na linię wodną i tworzę nią odrobinkę biegów na policzkach. Żeby dodać temu makijażowi lekkości. Na koniec spryskuję jeszcze makijaż mogiełką do utrwalania makijażu. To sprawi, że ten cały efekt pudrowości zniknie. Wszystkie warstwy się połączą, makijaż będzie trwalszy i będzie wyglądał bardziej naturalnie, a o to mi właśnie chodzi w tym makijażu. Makijaż mam skończony, mam nadzieję, że fankom delikatnych makijaży ten tutorial się przyda. Bardzo dziękuję za oglądanie, oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do następnego, trzymajcie się, pa!